I co my tutaj mamy? Po przejechaniu 3000 km na wakacjach wróciliśmy, wszystko pięknie, ładnie działało. Wczoraj żona podjeżdża pod dom. No i kurde, świst, piski, nie wiadomo co to jest. Się tak zastanawiam. Myślę, rolka, no musi być rolka. Właśnie wczoraj miała jechać w dłuższą trasę, ponad 2,5 godziny z dziećmi. A tu jakiś pisk spod silnika. No to kurde, myślimy, co to może być. Otwieram maskę. Zresztą zanim jeszcze otworzyłem maskę, patrzę, kurde, przyjechała, a tu... Check engine się pali. Mówię, kurde, coś jest nie tak. Więc na razie jak tego, świstu nie ma, ale za moment pokrywę ściągnąłem. O, i zaczyna. Więc no cóż, jak jest zimny samochód, nie ma tego świstu, pisku, ale jak się rozgrzeje, to właśnie się robi nadmierne ciśnienie w systemie komory i podejrzewam, że padła nam odma. Jeżeli chodzi o kody, które wyskoczyły, to było P0171 chyba, z tego co pamiętam, i to był jedyny kod, który wyskoczył, a to jest po prostu zbyt upoga mieszanka, więc zabiera powietrze, tak jakby lewe się dodawało, więc zaczniemy od odmy, bo przeważnie się zatyka. Szczerze nie widziałem na tych nowszych Volvach, ale no cóż, zobaczymy. Eco driving nie jest chyba najlepszym rozwiązaniem przy niskich obrotach i byciem mułowatym, jazdą 60-90 km na godzinę w pełni załadowanym. Ale no cóż, jedziemy dalej i dam znać, jak to wyjdzie. Jedziemy właśnie do mechanika, żeby te rzeczy wstawił i zrobił test ciśnieniowy z dymem. Zobaczyć, czy tam nie zasało, czy nie wydmuchało jakiś... wśród swoim żywiole pełnym zepsutych Volv. Podsumowując ten cały nasz incydent z Volvem, nie był taki drogi, bo ze skanowaniu samochodu P0171 i od tego świstu to było można dojść do podejrzeń, że to jest odma, bo tak kiedyś miałem w innych samochodach, więc zamówiliśmy to, poszło do mechanika od razu, specjalistyczny zakład Volvo tutaj w Krakowie. Już wcześniej robiłem tam inne rzeczy do tego samochodu i było ich sporo, więc już mnie znają. Zamówili wczoraj, przyszło wszystko na dziś. Podjechałem rano samochodem, zostawiłem w kilka godzin, wszystko było gotowe. Jakbym miał więcej czasu, mógłbym sobie to sam zamówić. Oczywiście by taniej wyszło, bo to robocizna do tego też dochodzi, ale to drobiazgi, nie wiem, tam z pół godziny w sumie wszystkiego. Więc nie powinno być większych problemów, jakby ktoś to sobie sam chciał zrobić. Co do ogólnego kosztu, jakieś 800-820 zł, więc... no... tak sobie. No, nie za tanie, nie za drogo, tak powiem. Ale cóż, pamiętacie na pewno, jak wspomniałem w pierwszym filmiku z BMW, że jest drogie w utrzymaniu. To Volvo pochłonęło już ponad dwa razy ten budżet z BMW, więc zastanawiając się, czy jest sens kupować te nowsze samochody, czy jest sens po prostu trzymać te staruszki, które są na drodze i inwestować w nich mniejsze pieniądze, ale częściej. Więc... wy mi powiedzcie, co myślicie o takich rozwiązaniach. No i też wracając do zapowiedzi w poprzednich filmikach, tak dalej chcemy kupić jakiś samochód na kanał. Budżet padł mniej więcej 15-17 tysięcy, coś takiego złotych. Myślałem o jakimś E61, by się dało wyrwać, może 5.2.5 w dieslu. 6-cylindrowy diesel z BMW to byłby fajny.
E39 to już troszeczkę starsza karoseria. Bardzo fajne samochody, tylko że już ich miałem, nie wiem, 10, 12, więc chciałbym troszeczkę w świat E61 może pójść. Albo ewentualnie Volvo P2, może P3, jakby się dało radę w tym budżecie, ale wątpię. V70, XC70, ale też silnikiem diesla 2.4. Pobawić trochę z momentem obrotowym i zobaczyć, jak się to eksploatuje, żyje z tym, naprawia, jakie są koszty i dzielić się to z wami. A jeżeli macie inne samochody, które macie na myśli, to podsyłajcie, dajcie znać, to się wszystko może zmienić, więc zapraszam do dyskusji. Plan był na zakup właśnie teraz pod koniec lata, na początku jesieni, byłoby fajnie właśnie kupić taki samochód, ale niestety zmusza mnie troszeczkę wyjazd za granicę służbowy, więc musimy to troszeczkę oddalić, myślę do końca roku albo na początek następnego. W tym czasie też będą dalsze filmiki z różnych rzeczy z zakątku świata. Podzielę się z wami z tym, co się dzieje motoryzacji w Stanach, ponieważ będę przez dłuższy czas. Może tam coś kupimy na kanał i się pobawimy, albo nie wiem, może jakiegoś skopartu z IAA ściągniemy samochód na następny rok. Przejdziemy przez całe procedury, jak się to ściąga, jak się to naprawia. Albo coś na szybko, żeby się pobawić, pojeździć. Dajcie znać, co byście chcieli widzieć i widzimy się w następnym filmiku. Hej!